Widzowie, w kolejnym odcinku dzisiaj obgadamy sprawę z Farmingiem 15, bo pamiętam jak byłem tak z 5 lat miałem, to właśnie kuzyn mi pokazał Farminga, znaczy, że to jest gra, bo ja za dzieciak, takie jak byłem młody, tak bardzo 5 lat, to myślałem, że to jest animacja. Ale to po prostu gra była i pamiętam jak na sklepie był jakiś sklep rolniczy albo już nie pamiętam, ale pamiętam, że tam na górze była taka szklana kopuła i tam był ustawiony traktor, to był nie Holland albo Klas, już nie pamiętam za bardzo, ale no spoko to było, bo można było sobie coś pooglądać, nie? I wspominam teraz sobie coś z Farminga 15. No to tak, pamiętam jak pokazał mi mój kuzyn ten dodatek, co teraz widzicie przy całym na ekranie. I po prostu się zakochałem w tym dodatku. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to dodatek, dopiero później się dowiedziałam. Wtedy jeszcze tak za bardzo internetu nie ogarniałem, nie? Wtedy to ja po prostu do wujka jeździłem na żniwa czy gdzieś, nie? Na pracę za torem czy czymś tam. W ogóle takiego zatorka, tam z tyłu widzimy, to próbował Giant go odtworzyć w... W ogóle chwilę, powiększę wam to. Widzicie tego Zetora tu? To Giant spróbował go odtworzyć. Pamiętam jak mój kuzyn, nie, chwila, no kuzyn miał dodaną kasę na sosnówkę, nie, to nie sosnówka była, po prostu se rozwinął gospę na sosnówce, ale ten, na pierwszym sejwie sobie ustawił, znaczy mu ustawił jego brat, że on może mieć nieskończoność pieniędzy i to w ogóle te liczby to nawet wychodziły poza ten kwadrat czarny. Kto wie, ten wie. No. No ja ogólnie chory jestem. Ciężko trochę jest. Mam nadzieję, że na ferie już wyzdrowieję, tylko parę dni i ferie już. 3 dni. No i... To wraca powrót do starych czasów, nie? Pamiętam jak jeszcze... To nawet niedawno było, no. Jak przyszedłem, to... To... Pamiętam, ja miałem taką manię, tam jest taki ten ruski kombajn, czy tam ukraiński, po prostu sowiecki powiedzmy, nie? Rosel masz, taki z modów, jednego moda, z parę modów pozwolił mój wujek zainstalować mojemu kuzynowi. Akurat był taki tam stary Rosel masz, ja tym Rosel maszem potrafiłem grać godzinami. Pamiętam, jak odnalazłem nawet mojego starego save'a. Jak kiedyś grałem właśnie z moim kuzynem, to odnalazłem i tam był Rosel Marsz. Bo pamiętam bardzo dobrze, jak my się tam rozstaliśmy. Tam z jednego kawałka tyle kasy zarobiliśmy. Bo to duże pole na... To była jakaś amerykańska mapa, gdzie jak wybraliśmy łatwy tryb, to dostawaliśmy bonusowe traktory. Ten szluter, czy jak on tam się nazywał. No. Ale wychodziło dużo dodatków do Farminga 15, no. Na przykład wyszedł ten dodatek, gdzie były te hurlimany, czy jak tam, takie kombajny duże. Dodali te ładowarki teleskopowe, ładowarki kołowe i
Te małe, tak zwane, bo ja to Bobcat nazywam od tej firmy Bobcat. Po prostu te małe pierdki, te ładowareczki, co czasami na budowach są używane. To New Hollanda cała zawartość była tam i no w sumie ja do dziś pamiętam, jak ogólnie. No to ten safe był na innej mapie. To mieliśmy nieskończoność kasy, tylko jak odpaliłem tego save'a, to tam było trochę maszyn, ale no i a tam, kurde, mieszam się w słowach. No. O czym tu powiedzieć? O, wspomnienie takie wam powiem. Pamiętam, jak graliśmy tak, że mogliśmy mieć tylko 5-4 traktory, nie? Na jedno gospodarstwo. I jeden kombajn, a samochodów i innych pojazdów ile chcemy. Ja pamiętam, miałem wtedy tego Ursusa. No ja ten traktor Ursus wtedy sobie kupiłem. No ale to było bardzo spoko, tylko że był jeden minus. On, znaczy po prostu było takie coś dziwnego, bo jak mój kuzyn już sobie tam wybrał jakiś tam teren, na którym będzie tam maszynę zostawiał, to odkrył glitcha, bo samochód, co tam stał, i w ogóle go nie do jeżdżenia, tylko po prostu jako ozdoba, to on po wczytaniu co chwilę save, po wczytaniu którymś save'a, to jak któryś przykład raz wczytaliśmy save'a i znaleźliśmy ten samochód, on był czarny. Jak drugi raz wczytaliśmy save'a, niebieski. No i tak dalej, różne kolory miał. I no ogólnie mam dobre wspomnienia z 15, 9. Dziewiątkę to na pendrive'ie dostałem od takiego naszego sąsiada. Bardzo mam dużo wspomnień z tą grą. To był mój pierwszy farming, jakiego ja dostałem i on działał. Bo kupiliśmy farm eksperta przez Allegro. No i trochę słabo było to. Trochę to było słabe, bo to w jednym sejwie, jak ja na przykład chciałem coś zrobić, od razu się glitchowało wszystko. Czasami sejw się nie chciał, znaczy czasami to czarny ekran miałem. Farm ekspercie, no. 17 też grałem, ale tylko tak chwilę. Też u kuzyna. W jakiejś mapie z PGR-u. No i chwilę pograłem, ale ostatnio sobie kupiłem platynową wersję 17. I proszę nie mylić Platinum Expansion z tego, z 22. Ja mówię teraz o do 17 platyny, gdzie był FarmZ Bizon, amerykański, znaczy ta hisz, nie, kurde, po prostu ta amerykańska mapa, Estancia La Pacha, tak coś koło Meksyku, taki Meksyk, nie? No. No i tak to się jadło u mnie. Bardzo lubię serię z gier Farming.
Tylko szkoda, że Farming Kids teraz wychodzi. Ja, jak będzie darmowa, to ja się serio ucieszę. Siema widzowie.